wicemarszałek sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej w naszym studiu nieustająco pani marszałek czy Nowoczesna już wie czy wyśle kogoś ze swojego grona do komisji weryfikacyjnej która zajmie się reprywatyzacją w Warszawie od samego początku od samego początku mówimy że ta komisja jej powołanie jest niezgodne z prawem są w Polsce organy, które powołane są do badania, czy dana osoba dopuściła się naruszenia prawa, czy też nie. I od tego jest prokuratura, a następnie sądy. I czy to w znaczy to w takim razie? To, to te organy powinny prowadzić w tym zakresie postępowanie. Zresztą z tego co wiemy, to prokuratura prowadzi w tym zakresie postępowania. I to te organy powinny prowadzić w tym zakresie postępowania względnie komisja śledcza, którą nasze prawo przewiduje, zresztą nowoczesnej postulowała i postuluje dalej, bo złożyliśmy w tym względzie w Sejmie projekt o powołanie takiej komisji wspólnie z innymi ugrupowaniami, a więc PSL-em, 15, cho chociażby by powołać taką komisję. Ale Natomiast czy to nie... znaczy, że nie będzie przedstawiciela nowoczesnej w komisji weryfikacyjnej? No, tą decyzję podejmie klub, bo to klub decyduje o tym, czy kogoś skierować, czy nie. I wyobraża sobie pani, że jeżeli klub nowoczesny, pan, który mówi o tym, że tak. to jest niekonstytucyjne jeżeli, ciało, że to jest prawo no ale, dżungli, ale wysyła klub tam kogoś? jest kolegialny. Natomiast jeżeli pyta mnie pan jako Barbarę Dolniak, prawnika, to ja... Do takiej komisji nie zgłosiłabym nigdy swojej osoby i do takiej komisji nie należałabym. To jest opinia Bo Barbara Dolniak-prawnika, tak. ale Barbara Dolniak jest też członkiem klubu parlamentarnego Nowoczesnej. I wyobraża sobie pani, że I klub będzie, Nowoczesnej wysyła tam kogoś. I będzie tam dyskusja w tym klubie yy, ostateczna, yy, czy ktoś wejdzie do komisji yy, weryfikacyjnej, czy nie. My jesteśmy grupą która o czymś decyduje. Zapytał mnie o pan o zdanie jako Barbary Dolniak. Barbary odpowiedziałam na pana pytanie. Zapytałem panią jako ja posłankę, komisji, przedstawicielkę nowoczesnej. Co pana oznaczać Boseł, będzie, że będę sobie, będę również na klubie prezentować. Rejtanem się pani położy. Swoje uzasadnienie w tym zakresie. Będzie pani przekonywać musiała wszystkich posłów, czy to jest tak, że jest większość za panią? Proszę Tych, którzy poczekać nie chcą... na klub, po klubie na pewno w tej kwestii również Udzielimy informacji. A teraz byłoby to trochę rozważania i wypowiedzi przedwczesne. Pani poseł, Czas najpierw na wypowiedzenie się posłów, a potem komunikat. Pani poseł, Nowoczesna przekona europejskich liberałów w Brukseli czy w Strasburgu, żeby. Porzucili swoje zamiary czy zapędy, jak powiedzą niektórzy, żeby nałożyć sankcje na Polskę? Ja mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, bo to byłoby najgorsze, co mogłoby się Polsce przydarzyć i przytrafić. Już rozmowa o tym jest dla nas szkodliwa i podważa nasz autorytet. Yy... Niestety rządzący zapominają o tym, że podstawową regułą tu w Polsce i na arenie międzynarodowej jest przestrzeganie prawa. W związku z tym Doprowadzili do sytuacji takiej, że dyskutuje się o Polsce w kontekście sankcji, w kontekście naruszania prawa. No jest to nie do przyjęcia. Najwyższa pora, by podjąć działania, które wyeliminują na wprost naruszanie prawa. Bardzo często projekt jest tak napisany, że nie trzeba y, interpretacji tego przepisu. On na wprost jest po prostu niekonstytucyjny. No proszę sobie wyobrazić sytuację, że dokończę tylko tą kwestię, że y, skracana jest kadencja y, y, organów, podmiotów, które. Mają ściśle określony czas kadencji przewidziany w konstytucji. A jak się nie spodoba prezydent, to też go to też mu zmienią czas kadencji. Uśmiecham no, się, no, tak Pani Marszałek. Uśmiecham się, uśmiecham się, dlatego że pytam Panią o europejskich liberałów, a pani sprytnie przechodzi do tego, co się dzieje w Polsce. A jednak e Klub Pytania dotyczy relacji między Nowoczesną a frakcją demokratów i liberałów. Co zrobi Nowoczesna, jeśli frakcja demokratów i liberałów zdecyduje się na dążenie do nałożenia sankcji na Polskę? Ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. To już I omówiliśmy. A co, co jeśli? Y to będzie najgorsza rzecz, jeżeli zostaną nałożone na nas sankcje i co z to nowoczesna, zrobi nowoczesna, że Nowoczesna będzie pracować nad tym, by nie doszło do nałożenia na Polskę sankcji. A co zrobi? No zdecyduje klub. Wymaga pan ode mnie, żebym ja jednoosobowo w dniu dzisiejszym decydowała o stanowisku nowoczesnym, o stanowisku klubu. Jeżeli mnie pan będzie pytał, co zrobię jako wicemarszałek lub co zrobię jako Barbara Dolniak, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Przyjdzie moment decydowania przez klub, wtedy podejmujemy decyzję. Dzisiaj byłaby to formuła narzucania przez Barbarę Dolniak decyzji klubowi. A Nie ja pytam jestem. Pytam o decyzję, pytam o wyobraźnię. Czy wyobraża sobie pani, że nowoczesna pracuje we frakcji, która dąży do nałożenia sankcji na Polskę? Mam nadzieję, że nowoczesna tu i w Polsce i tak właśnie jest, podejmuje działania, by w ogóle zniknął temat, problemu Polski, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa. Ale co robi Bo nowoczesna, żeby to... demokraci i liberałowie porzucili yy, myśl o naokładaniu sankcji na Polskę? Mówimy ciągle o tym, że trzeba rozmawiać i dyskutować. No nie ma innej możliwości, yy, by zmienić istniejącą sytuację. Jeżeli większość zdecyduje o nałożeniu sankcji, to, to taka decyzja zostanie podjęta w yy, Unii Europejskiej. Ale musimy robić wszystko. Nie tylko na arenie, nie tylko tu w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, by Zmienić istniejącą sytuację, by doprowadzić do sytuacji, żeby wreszcie prawo i sprawiedliwość zrozumiało, że ta droga do niczego dobrego nie prowadzi. Jeśli nie sankcje, to co? na co mogłaby się zgodzić nowoczesna? Bo Ryszard Petru na pytanie właśnie takie odpowiada: słyszałem o innych rozwiązaniach. Jakich innych rozwiązaniach? Ale ja nie wiem o jakich. Nie rozmawia pani z Ryszardem yy, Petru? Yy, jak, jak pan mówi, że słyszałem o innych no, rozwiązaniach, tak to powiedział. Też nie powiedział yy, o jakich rozwiązaniach. Ja mam nadzieję, że... Nowoczesna nie ma żadnych pomysłów na to, co tu można by zrobić, żeby zdyscyplinować Polskę, yy, ale nie nakładać sankcji. Ciągle mówimy, przez cały czas. Ja w swojej działalności w Sejmie zajmuję się prawem od samego początku. W związku z tym przestrzeganie prawa to podstawa. Trójpodział władzy jako zasada demokratycznego państwa prawa to podstawa. Jeżeli będziemy to przestrzegać, jeżeli będziemy szanować konstytucję, dopóki jej nie zmienimy, czy się z nią zgadzamy, czy nie, to to będzie reguła, to będą zasady, które natychmiast spowodują, że nikt nie będzie mówił wobec Polski, że zasługuje czy nie zasługuje na sankcje, bo to prawo narusza. Pani Marszałek, czy coś się zmieniło w nowoczesnej, odkąd z waszego klubu odeszła czwórka posłów i zapukała do drzwi Platformy Obywatelskiej? Decyzja o odejściu była decyzją każdego z tych posłów. My nadal pracujemy. Jak pan państwo dzisiaj słyszycie, dokonaliśmy wyboru nowej przewodniczącej klubu. Próbując ratować wizerunek partii z pięcioprocentowym poparciem. To nawet nie chodzi o ratowanie wizerunku, bo na tym to ma polegać i nie tak to ma być rozumiane. To nie chodzi o ratowanie wizerunku, tylko chodzi o to, by podejmować działania, które mm, eliminują rzeczy y, może nie do końca właściwe, może nie w tym kierunku. To, są, to, to mają to, być działania pracujące nad tym, jak nas jak chcemy pracować. Czyli chce Pani powiedzieć, że ci posłowie odeszli dlatego, że szefem klubu parlamentarnego był Ryszard Petru. O to, dlaczego odeszli, musi pan pytać tych posłów. Ależ oni powiedzieli, ja dlaczego jestem odeszli. W klub... no, to... Ja jestem w klubie Nowoczesna. Bez skutku próbowaliśmy zmienić kierunek, w którym Nowoczesna podąża. Prosiliśmy o dyskusję, o debatę, Są... nie było tego na to odpowiedzi. Są to e... wypowiedzi odpowiedzi. posłów, którzy odeszli i przy tym pozostańmy. Może pani dzisiaj ze spokojem powiedzieć najgorsze za nami? Ja e... cieszę się, że robimy kroki do... Przodu I życzę nowej przewodniczącej, by udało się jej zrealizować wszystkie zamierzenia, bo jeżeli tak będzie, to nowoczesna, do której ja należę, będzie się cieszyć z następnych sondaży. A postawiłaby pani dzisiaj, no nie wiem, na przykład swoją miesięczną marszałkowską pensję na to, że już żaden poseł z klubu nowoczesna nie odejdzie w najbliższych miesiącach? Y y to chyba nie jest robienie zakładów, czy ktoś odejdzie, czy nie. To jest kwestia wiary w Myślę, swój klub parlamentarny i swoich kolegów. To byłoby chyba najgorsze, gdybym powiedziała, że tak stawiam pensję, bo to, to byłoby, wydaje mi się, chyba niewłaściwe Dlaczego? w tym aspekcie. Nie wierzy Powiem pani w tak, kolegów w klubie? Bardzo wierzę, dlatego jestem w nowoczesny. I nie wierzy pani w to, to jest... że wszyscy w tym klubie zostaną? Ależ ja w to wierzę. Ale kwestia przekonania to jedno, a ostatecznej decyzji każdego człowieka to druga kwestia. Ja w to wierzę, ja mam taką nadzieję, ja jestem jako Barbara Dolniak o tym przekonana, ale jak będzie, to jest decyzja każdego człowieka, którą powoduje, po którą podejmuje według własnego przekonania. Ja wierzę, że zostaje nas 27 osób i w takim składzie będziemy dalej pracować. Gdyby na nowoczesnym okręcie było wspaniale i przed nim świetlana przyszłość by się rozpościerała, to nikt by z niego nie uciekał. Panie yy, redaktorze, proszę państwa, ja w nowoczesnej jestem. Ja umówiłam się z Ryszardem Petru startując do y, parlamentu i właśnie z Nowoczesnej startowałam. I dzisiaj pan ze mną rozmawia jako z członkiem Klubu Nowoczesnego. to ciekawe, bo przed chwilą była pani e, Barbarą Dolniak. Z, a nie ale Barbarą członkiem Dolniak? Nie, no ja Klubu dalej nie zmieniłam nazwiska. Jestem Barbarą y, Dolniak. Y, tyle tylko, że jestem zarówno członkiem Klubu Nowoczesnej, jak i Partii Nowoczesnej. I rozumiem, że do końca kadencji, co by się nie działo, nie opuści pani Ryszarda Petru. No, yy, powiem yy, w ten sposób. Ja nie mam takich planów, ale ja nie wiem co się będzie działo. Do końca kadencji jeszcze jest dwa 2,5 roku. Ja takich rzeczy nie planuję. Będzie pani wodzona na pokuszenie, to bez wątpienia. Tego to ja nie wiem. <grym> czy ja <grym> będę wodzona na pokuszenie czy nie, ale ja tak łatwo pokusom nie ulega. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak Nowoczesna. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, panu, dziękuję państwu.